Wielkie brawa! Drodzy Państwo, Dawid Tania, zdobywca 44 bramek. I obu zespołów zaczynamy od drużyny gości Korona Rzeszów. W 88. minucie spotkania bramkę dla Spectra i Łańcuch zdobył grający z numerem 9 Dawid Kania! W jego miejsce na plac gry wchodzi grający z numerem 69 Erik Kolisz, natomiast w zespole łańcuckiej stali z Murawy schodzi grający z numerem 16 Konrad Buć, a jego miejsce na placu gry zajmuje grający z numerem 11 Kamil Mach. Zakończony mecz Spectra Łańcuch pokonuje Koronę Rzeszów 1-0, a ja w imieniu zarządu klubu dziękuję bardzo Państwu za przybycie na dzisiejsze spotkanie i raz jeszcze zapraszam na mecz trzeciej kolejki rozgrywek, który 24 sierpnia. Dziękujemy! Dziękujemy! Stal! 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 Do boju! Stal Łańcuch!
ogłosić drony, kurwa, sektor kibiców. Stąd mam ja idę.